Szczęść Boże, Piotr Brzezina, zapraszam na informacje dnia. W całej Polsce i poza jej granicami odbywały się wczoraj uroczystości upamiętniające 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku zginął kwiat polskiej elity politycznej, wojskowej, intelektualnej i duchowej. W sumie 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z żoną Marią. Polska delegacja była w drodze na uroczystości w Katyniu, gdzie chcieli pochylić się nad grobami pomordowanych Polaków. Główne uroczystości upamiętniające katastrofę smoleńską z udziałem władz państwowych odbyły się po południu przed Pałacem Prezydenckim. Odsłonięto tam tablicę poświęconą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. W przemówieniu prezydent Andrzej Duda podziękował wszystkim Polakom, którzy w tamtych dniach, będąc na krakowskim przedmieściu, służyli ojczyźnie. W tamtych dniach, wtedy, zwykli obywatele, Polacy, wy wszyscy, zdaliście wielki historyczny egzamin. Że byliście tutaj, że oddaliście hołd tym, którym po sprawiedliwości ten wielki hołd należał się i się należy. Prezydent podkreślił, że obowiązkiem władz nadal jest uczynienie wszystkiego, byśmy dotarli do prawdy. Sprzed Pałacu Prezydenckiego popłynął apel o wzajemny szacunek. Jako prezydent Rzeczypospolitej apeluję i błagam was o ten szacunek. Bo przez brak szacunku wzajemnego łamiecie szacunek dla nich. Wieczorem w Bazylice Archikatedralnej była sprawowana msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Eucharystii przewodniczył metropolita warszawski, ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Homilię wygłosił ksiądz profesor Krzysztof Pawlina. Miłość do ojczyzny, jaką nosili bracia, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku, musi być poniesiona dalej. I wartości, dla których żyli, muszą być podniesione wyżej. Po Eucharystii odbył się Marsz Pamięci. Zebrani przeszli przed Pałac Prezydencki. Uroczyste obchody zakończyły się apelem pamięci, po którym głos zabrał prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Odnosząc się do ustaleń podkomisji badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej, podkreślał, że dziś jesteśmy coraz bliżej prawdy o tej tragedii. Wiemy więcej. To już nie są domysły. To są eksperymenty naukowe. To są symulacje komputerowe wysokiej klasy. Wiemy, powtarzam, z bardzo wysokim stopniem pewności, że doszło do wybuchu. I że doszło do wybuchu, który został przeprowadzony w specjalny sposób. Uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy smoleńskiej odbyły się także na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Dzisiaj, w 7. rocznicę katastrofy smoleńskiej, przychodzimy po to, by pochylić się nad grobami tych, którzy tam nie dotarli. Przychodzimy przede wszystkim po to, by modlić się w ich intencji, prosić o miłosierdzie Boże dla nich, ale także dla tych, którzy wciąż przeżywają tragedię rozstania. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odsłonięto tablicę upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wicepremiera Przemysława Gosiewskiego i ministra Zbigniewa Wassermana. Tablica, która została zamieszczona w tym miejscu, w takim miejscu, ażeby każdy z przywódców światowych, który będzie tutaj odwiedzał ten budynek, nie tylko w najbliższych latach, ale dopóki tutaj będzie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów polskiego rządu, wchodząc na wizytę oficjalną, przyjeżdżając tutaj, musiał pokłonić głowę przed tablicą, przed nazwiskiem świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, panów ministrów, pana wicepremiera Przemysława Gosiewskiego i pana ministra Zbigniewa Wassermana. Polska delegacja, która zginęła w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku, zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Wczoraj w Lesie Katyńskim pojawiła się przeszło 100-osobowa polska delegacja, krewni ofiar zbrodni katyńskiej i smoleńskiej oraz przedstawiciele władz centralnych, wojska i harcerstwa modlili się za tych, co zginęli w 1940 roku w Katyniu i tych, którzy ponieśli śmierć w 2010 roku pod Smoleńskiem.
Były szef MSZ Radosław Sikorski będzie dziś zeznawał jako świadek na procesie Tomasza Arabskiego i innych urzędników oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Oskarżenie w trybie prywatnym wysunęła część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Oskarżonymi o niedopełnienie obowiązków w sprawie rządowego lotu do Katynia w 2010 roku są były szef kancelarii premiera Donalda Tuska Tomasz Arabski, urzędnicy kancelarii prezesa Rady Ministrów Monika B. i Mirosław K., a także urzędnicy ambasady RP w Moskwie Justyna G. i Grzegorz C. Żadna z osób nie przyznaje się do zarzutów. Akt oskarżenia wniesiono w 2014 roku, kiedy Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła prawomocne śledztwo w sprawie organizacji lotów premiera i prezydenta do Smoleńska. Uznano, że w działaniu zarówno funkcjonariuszy MSZ, jak i ambasady RP w Moskwie występowały liczne nieprawidłowości sprowadzające się do zbyt późnego i niestarannego przekazywania informacji pomiędzy zaangażowanymi w przygotowania instytucjami i podmiotami. Zeznając w tym śledztwie w czerwcu 2012 roku, Sikorski mówił, że na szczebel ministra nie trafiają informacje o szczegółach organizacyjnych, a jego rolą była analiza politycznego aspektu tej wizyty. Zeznawał, że odradzał prezydentowi Kaczyńskiemu wyjazd do Katynia. Wszystkim oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. Prezydent Andrzej Duda podpisze dziś nowelizację prawa karnego, która zaostrza kary za ciężkie przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu i wolności dzieci. Chodzi m.in. o okaleczenie, uprowadzenie, porzucenie dziecka czy handel dziećmi. Ponadto przestępstwem stanie się niezgłaszanie czynów przeciwko życiu, zdrowiu, wolności i wolności seksualnej wymierzonej w dobro dziecka. Ustawa powstała wskutek współpracy Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz Zespołu Analiz Systemowych Kancelarii Prezydenta. Sejm przyjął ją 24 lutego bieżącego roku. Zgodnie z ustawą osoba znęcająca się fizycznie i psychicznie nad najbliższym lub nad inną osobą pozostającą w stosunku zależności od sprawcy będzie podlegała karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Gdy znęcanie dotyczyłoby osoby nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny, sprawca podlegałby karze więzienia od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem zagrożone będzie karą od roku do 10 lat. W przypadku zaś, gdy pokrzywdzony w wyniku tego popełni samobójstwo, sprawca będzie podlegać karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 2 osoby w sprawie podejrzenia przyjmowania łapówek przez byłego senatora Józefa Piniora. Zatrzymania dokonali agenci Dolnośląskiej Delegatury Biura. Śledztwo w sprawie byłego senatora i jego asystenta prowadzi poznański zamiejscowy Wydział Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. To na polecenie śledczych CBA zatrzymało kolejnych współpracowników byłego senatora, informuje Temistokles Brodowski z CBA. Funkcjonariusze wrocławskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne 2 osoby. Te zatrzymania mają związek ze śledztwem dotyczącym byłego senatora Józefa P. i jego asystenta Janusza W. Osoby zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne trafią do poznańskiej prokuratury. Tam usłyszą zarzuty o charakterze korupcyjnym, wręczania korzyści majątkowych. Zatrzymani to kobieta i mężczyzna z Dolnego Śląska, którzy chcieli załatwić pewną sprawę za pośrednictwem Józefa Piniora. Śledztwo w sprawie przyjmowania łapówek przez byłego senatora toczy się już od 2015 roku. Pod koniec listopada ubiegłego roku CBA zatrzymało Józefa Piniora i jego asystenta Jarosława W., ale sąd nakazał zwolnienie podejrzanych. Z komentarzami w tej sprawie wstrzymują się posłowie Platformy Obywatelskiej, z list której Józef Pinior startował do Senatu. Trudno w tej chwili tę sytuację oceniać. Nie ulega wątpliwości, że okoliczności, które są przedstawiane w mediach, są bardzo dziwne. Znaczy, mówi się o rzekomych łapówkach, które miały wpływać na oficjalne konto biura senatorskiego. Mówi rzecznik klubu Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Sam zainteresowany twierdzi, że prowadzone przeciwko niemu śledztwo ma znamiona polityczne. Mimo, że to jeszcze poprzednie kierownictwo CBA wszczęło wstępne postępowanie. Co do zasady trzeba podkreślić, że szczególnie politycy, szczególnie środowisko ludzi władzy powinno być bardzo ostrożne w ferowaniu szybkich opinii. Prokuratura dysponuje nagraniami z rozmów senatora oraz osób z nim związanych w sprawach, które planowano załatwić w urzędach w zamian za łapówki.
Dramatyczne wieści docierają do nas z Kalifornii. 3 osoby zginęły w wyniku strzelaniny w szkole podstawowej w San Bernardino. Napastnik zastrzelił nauczycielkę i ciężko ranił 2 uczniów, z których jeden zmarł później w szpitalu. Sprawca popełnił samobójstwo. Mężczyzna wdarł się do klasy i otworzył ogień do nauczycielki, która, jak ustaliła policja, była jego żoną. Kobieta zginęła na miejscu. Przypadkowo rannych zostało także 2 uczniów. Kilka godzin później jeden z nich, 8-letni chłopiec, zmarł w szpitalu. Stan drugiego jest poważny, ale stabilny. W czasie strzelaniny w klasie znajdowała się nauczycielka, 2 dorosłych współpracowników oraz 15 uczniów. Co tak naprawdę się stało? Podejrzany Cedric Anderson, 53-letni mieszkaniec Riverside, a także mąż zabitej nauczycielki, Karen Elaine Smith, uzbrojony w rewolwer, wtargnął do klasy i nic nie mówiąc otworzył ogień do swojej żony. Kobieta zginęła na miejscu. Sprawca strzelaniny krótko po zabójstwie kobiety popełnił samobójstwo. Jak poinformowały władze, mężczyzna miał kryminalną przeszłość. Nie wiadomo, jakie były motywy jego działania. To małżeństwo było stosunkowo krótkie. Para od kilku miesięcy była w separacji. Nie zgłosił się jeszcze nikt, kto mógłby podejrzewać, że coś takiego się wydarzy. Wskaźnik przestępczości jest w liczącym 216 tysięcy mieszkańców San Bernardino bardzo wysoki. W zeszłym roku zanotowano tam 62 zabójstwa, co oznacza wzrost o 41% w porównaniu z rokiem poprzednim. Nie milkną echa zamachów bombowych na kościoły koptyjskie w Egipcie. W państwie obowiązuje stan wyjątkowy wprowadzony przez prezydenta. Tamtejsze służby zabiły 7 członków organizacji terrorystycznej, którzy mieli planować kolejne zamachy. Walka religijna państwa islamskiego staje się coraz krwawsza. W niedzielę terroryści podłożyli bomby w 2 koptyjskich kościołach. Prezydent Egiptu zapowiedział wprowadzenie 3-miesięcznego stanu wyjątkowego. Ogłaszamy stan wyjątkowy, aby chronić nasz kraj, zabezpieczyć go oraz by nie dopuścić do ingerencji terrorystów. Prezydent Sisi ogłosił także powołanie Najwyższej Rady do walki z terroryzmem i ekstremizmem. Wcześniej w celu wsparcia policji nakazał skierowanie wojska do ochrony infrastruktury na terenie całego kraju. Siły bezpieczeństwa zwiększają swoje wysiłki w celu złapania napastników i przestępców, by odpowiedzieli za swoje czyny. Pierwszy wybuch spowodowała bomba umieszczona pod ławką w kościele świętego Jerzego w mieście Tanta. Eksplozja miała miejsce podczas liturgii Niedzieli Palmowej. To było trochę po 9 rano. Odbywały się modlitwy, a wszyscy siedzieli w swoich miejscach. Ławki nie były jeszcze pełne. Siedziałem z przodu i nagle zrobiło się ciemno. Ktoś zepchnął mnie z miejsca. Po kilku sekundach wstałem i zobaczyłem wokół ciała. Kilka godzin później zamachowiec samobójca zdetonował kolejny ładunek wybuchowy, tym razem przed katedrą koptyjską w Aleksandrii. Człowiek w brązowej kurtce wszedł do kościoła, następnie zdetonował materiał wybuchowy, który miał na ciele. Usłyszeliśmy ogromny huk, po czym wszyscy pobiegliśmy do kościoła, wszędzie była krew. To przykre i bolesne uczucie przechodzić przez to okrutne doświadczenie. Nie spodziewaliśmy się, że ludzie, którzy mieszkają z nami w tym samym kraju, ludzie, z którymi się znamy, mogli zrobić tak straszne rzeczy. Dżihadyści swoje działania tłumaczą walką z niewiernymi. Z radykalizmem nie identyfikują się jednak wszyscy muzułmanie. Oni żyją w ideologii ograniczonej. Jeśli otworzysz swój umysł i przyjrzysz się innym ideologiom, zdasz sobie sprawę, że się mylisz. Religia nigdy nie powiedziała ci, abyś zabijał. Religia mówi, abyś kochał. Bóg ześle na nich karę. Odpowiedzą za to, co zrobili. Chcą użyć islamu do oderwania nas od siebie. Jesteśmy braćmi i siostrami. Nie ma różnicy między muzułmanami a chrześcijanami. Wszyscy jesteśmy równi. Modlę się do Boga, aby unicestwił zło. Wszyscy troszczymy się o siebie nawzajem i nadal będziemy się kochali. Tak zwane państwo islamskie coraz bardziej zagraża cywilom. W wyniku zamachu zginęły co najmniej 43 osoby. W grudniu w Kairze śmierć poniosło prawie 30 osób. Z roku na rok liczba Koptów zmniejsza się. Pod koniec kwietnia Egipt ma odwiedzić Ojciec Święty Franciszek. To były informacje dnia, kolejne wydanie o 10:00 z Panem Bogiem.